Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku Karhaba. Już prawie że jesiennym, na dworze coraz zimniej. Ja w bluzie. No cóż, taki mamy klimat. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie było odcinka w piątek? A to już tłumaczę, bo nie chciałem wam pokazywać kolejnej Hondy. Ileż można na tych Hond pokazywać? Znaczy się, no ja mogę dużo, ale czy was to interesuje, to jest druga kwestia. No każda Honda, wiadomo, jest inna. Dlatego dziś jesteśmy we wnętrzu nieco innego pojazdu. Wręcz bym powiedział, że pojazdu od naszego sąsiada, czyli w Audi. Niemiecki pojazd. To jest Audi A3 8P o takim oznaczeniu z roku 2012. Poliftowe, ten model wychodził bodajże do roku 2013, więc jedno z tych najnowszych. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, były tu różne. Były tu benzyniaki, były diesle o różnych mocach, bodajże tam od 100 koni do 300. To jest akurat wersja 140-konna. Jest się czym odpychać, turbina fajnie wstaje. 1500 obrotów i ta turbina działa. Kwestią taką jest, że ten polift różnił się jedynie tym, że ma większy grill i lampy. I to jest od cała różnica między poliftem a przedliftem. Jeżeli chodzi o linię nadwozia, no to praktycznie w każdym Audi jest ona podobna. Tak samo jak i wnętrze samochodu, charakterystyczne okrągłe wloty ze srebrną obramówką, ta sama kierownica. Nic się tu nie zmienia, ale mimo tego, że tak to wszystko wygląda, jest to ponadczasowe i dlatego pewnie tak to się ludziom podoba. Dlatego pewnie ten samochód jest tak często wybierany i co ciekawe, jest często wybierany przez kobiety, bo jak już wspomniałem, ten samochód nie tylko nadaje się na trasę, ale także po mieście. Jest wygodny, jest przestronny, w środku jest komfort. Porównując na przykład do Mazdy MX-5, która jeszcze jest na gwincie, no to tu naprawdę się siedzi jak na kanapie, nie da się tego ukryć, może też dlatego wybierany jest przez kobiety. Jest to w pewnym sensie kobiecy samochód, to na pewno, nie można powiedzieć, że nie. Tak, jeżeli chodzi o moc, o ten jest zwinny, jest zrywny, przyjemnie się tym jeździ, non stop ktoś mi tu chodzi. Pani akurat teraz przyjechała. Ważne, jest tu cicho. Naprawdę jest cicho. Po niemieckiej autostradzie, jak się jedzie 180-200, to naprawdę można kulturalnie z osobą, z pasażerem obok rozmawiać. No ale to też jest kwestią tego, że za tym idzie koszt tego samochodu. Nie należy ten samochód do najtańszych, ale też nie należy do najdroższych. Takie Audi można kupić w przedziale cenowym, myślę, gdzieś pomiędzy 20-60 tysięcy, też zależy właśnie jaki rok, czy to wersja przedliftowa, czy poliftowa. Jeżeli chodzi o specjalne edycje tego samochodu, chyba ich nie było, jedynie co to wersje kolorystyczne wychodziły różne. Ta jest akurat taka dosyć nietypowa, fajna, zobaczycie ją na przebitkach. Dlaczego ten samochód został wybrany, jak się tym jeździ, jakie są przyjemności z jazdy, co jeszcze w tym samochodzie konkretnym będzie robione, o tym porozmawiamy z właścicielką, ona o tym poopowiada, a my tymczasem jedziemy na mainie trochę go ogarnąć, no i łapcie przebitki, oglądajcie jak ten samochód wygląda w środku, z zewnątrz, jak jedzie, jak nie jedzie, no i zobaczymy co właścicielka ma do powiedzenia, miłego oglądania. Aha, PS, zapomniałem, jak dieselek, no to trzeba go odpalić. Odpalamy. I już bociany klekocą pod maską. To znaczy się, nie jest to dźwięk, który akurat mnie jako petrolheada urzeka, tak samo jak w ogóle silniki diesla. Wiadomo, że benzyna płynie w żyłach, no ale to jest już, o gustach się nie dyskutuje. Ponoć
Chociaż projekty dieslowskie widziałem na swoje oczy, bardzo fajne, którymi bardzo byłem mile zaskoczony, więc nie dyskryminuję, czy diesel, czy benzyna, czy gaz. No, o elektrykach to już myślę, że temat, nie będę tego tematu poruszał, po co się denerwować. Jedziemy na myjnię ogarnąć ten samochód trochę. Jeszcze z takich ciekawostek, podłoga tu jest z Golfa, ale dlatego, że ten samochód jest nieco droższy, to tak jak wspomniałem wcześniej, nie słychać tego, gdy się jedzie. Zrobimy mały tour i możecie usłyszeć. Turbina nie świszczy, nie gwizdże, jak to w tych stokowych turbinach bywa. Trochę będzie trzęsło, bo są tu dziurska. I już wstaje. Już wstała. Naprawdę można się tym samochodem pobawić. Jeżeli ktoś potrzebuje samochodu na co dzień, jako daily, dojeżdżać do pracy 15-20 km, naprawdę ten samochód się sprawdza i nie tylko. Jeżeli założyć by tu jakieś trochę sztywniejsze zawieszenie, na przykład jakiś gwint, to też myślę, że sporo zabawy ten samochód mógłby dostarczyć, chociaż już dostarcza. No nie jest to mój klimat, powiem Wam szczerze, ja wolę jednak, jak samochód jest sztywniejszy, bardziej czuję się wtedy pewnie, ale co kto lubi. No jeżeli to ma być dojazd do pracy, to jakbym u siebie na kanapie był. Trochę jak się przesiadam z Miaty do tej Audi, czuję się, jakbym prowadził autobus, ale jak ktoś jeździ tym na co dzień, to naprawdę jest w porządku. A już za chwilę porozmawiamy z właścicielką tego oto samochodu, bo opowiada nam o wrażeniach z jazdy. Dlaczego akurat postawiła na Audi, a nie na inny model? Jak się jeździ? Co najbardziej się w tym samochodzie może kobiecie podobać? Bo to też jest ciekawy temat. Dlaczego akurat na przykład kobiety wybierają Audi? Bo ciekawi mnie to po prostu. Mam nadzieję, że Was też, dlatego oglądajcie. I co? I łapka w górę, komentarz, subskrypcja na kanale. O tym mówić nie muszę, ale tak przypomnę, jak już jedziemy, to dlaczego? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Auto umyte, ale to nie jest najważniejsze. Patrzcie to. Co tu się dzieje? Co tu się zadziewa? Masakra! I już nastąpiła zamiana miejsc, czyli ja tam jestem, gdzie powinienem, a na miejscu kierowcy Klaudia, właścicielka Audi. Cześć. Cześć. Powiedz mi może na początku i widzom, od kiedy ty ten samochód masz? W marcu minęło 2 lata. I przez te 2 lata jakie wrażenia z jazdy? Bardzo dobre. Jeżeli zapytałbyś mnie, czy kupiłabym drugi raz ten samochód, tak. Więc to powinna być jego najlepsza reklama. A czym wcześniej jeździłaś? Oplem Astrą. 2. Okej. Dlaczego w ogóle padł wybór na Audi? Szukałam czegoś wielofunkcyjnego. Czegoś, co sprawdzi mi się w mieście, jak i na dłuższej trasie, ponieważ dosyć często wyjeżdżam. Równocześnie czegoś pakownego, co będzie miało w miarę duży bagażnik, ale nie za duży. No i też ograniczał nas fundusz. Miałam około 35 tysięcy. Kupiłam ją za 32. Za 32, czyli tak w takiej, że tak powiem, nie za dużo, nie za mało. Tak jest. Co Ci się najbardziej podoba w tym samochodzie, oprócz pakowności tego auta? Wszystko. Jest idealne. Nie ma rzeczy, które bym w sumie nim poprawiła, chociaż w sumie ten panel może mi się za bardzo nie podoba. To jest jedyna rzecz, ale to jest bardziej wizualna. Pod względem technicznym jest super, odpowiada moim potrzebom w pełni. Ma dosyć dobre przyspieszenie.
nie boję się, że zostanę na skrzyżowaniu, co bywało w wcześniejszych autach, które miały po prostu mniejszą moc. Jeżeli chodzi o płynność jazdy, komfort, mega super, jest dobrze wyciszone, co też jest fajne na dłuższej trasie. Nie wiem, nie mogę narzekać. Ja tylko powiem, że nie ustalaliśmy tego wcześniej, ale to tylko potwierdza moje wcześniejsze słowa, że tak, faktycznie, to ten samochód się odpycha, jest komfortowy, jest cichy przy tym wszystkim. O, nie to, co panowie, którzy sprzątają, ale niech sprzątają, bardzo dobrze. A miałaś coś jeszcze na oku oprócz Audi, coś jeszcze, jakiś inny samochód? Tak, w sumie rozglądaliśmy się pomiędzy Skodą Rapid, Oplem Astrą, ale nowszą wersją, to chyba była trójka. Generalnie wygrał Audi, tak, nie było bezkonkurencyjne, jeżeli chodzi o to zestawienie, które gdzieś tam mogłam sobie wybrać w ramach tej, powiedzmy, kwoty 35 tysięcy. Natomiast ja też jeździłam wcześniej wieloma autami, nawet tak pożyczając od kogoś. Także nie jestem wpisana w jeden kanon, że to auto i koniec, i kolejne, które kupię, musi być dokładnie takie samo albo bardzo podobne. Ja wiedziałam, czego chcę. Wiedziałam, że chcę na pewno większą moc silnika. Wiedziałam o tym, jaka ładowność, pakowność będzie mi potrzebna. I tak, nie, wpisało się. Jest naprawdę idealne. Polecam. No jest komfort, 140 koni plus ta turbina, jest się czym odpychać, to na pewno. Ale muszę zapytać, bo przez te 2 lata użytkowania tego samochodu chyba jednak wyrobiła się w tobie jakaś miłość do marki? Tak, jak najbardziej. Jeżeli będę zmieniać za jakiś czas, chociaż nie chciałabym, znaczy tak, bardzo ją kocham, natomiast podoba mi się mega Audi A8. A czy uważasz, że ta Audi, że to, a ten samochód jest kobiecy? Możesz tak powiedzieć o nim, czy nie do końca? Nie lubię tak stygmatyzować troszkę, to chyba dobre słowo. Natomiast dużo kobiet lubi Audi A3, więc z jednej strony nie chciałabym tak mówić, z drugiej strony powiem, że tak, myślę, że kobiety będą z niego zadowolone. Mam jeszcze jedno takie bardzo ważne pytanie. Dzieje się coś z tym samochodem? Psuje się 2.0 TDI silnik? Miałam dwie rzeczy do wymiany przez ten czas. Jedną z nich był EGR, a druga to była przepustnica ostatnio. No, ale prawda jest taka, że on też ma naklepane kilometrów. Nie? To jestem drugim właścicielem. Auto było ściągnięte z Niemiec. Tak naprawdę nie wiem, czy silnik był kręcony, czy nie. Uważam, że to i tak jest dobrze. Czyli sprawdza się, nie jest bezawaryjne praktycznie. Tak. No dobra. To pogadaliśmy trochę. My jedziemy dalej. Wy oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i komentarz. Myślę, że ten piątek sobie jakoś tam odkujemy i nadrobimy. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku Car Huba. Pa, pa.